Szanowni Państwo, kończy się kolejny rok mojej pracy w Parlamencie Europejskim. Rok pełen wyzwań i ożywionych debat. Najtrudniejsze były dyskusje dotyczące rzekomo zagrożonej demokracji w Polsce, inspirowane przez totalną opozycję, która przenosi wewnętrzny spór polityczny na arenę międzynarodową. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego, wybrana z listy Prawa i Sprawiedliwości, wybrana w Polsce, poczytuję sobie za najwyższy honor i zaszczyt godne reprezentowanie Polski w Brukseli i Strasburgu. Dlatego nie było i nigdy nie będzie mojej zgody na podważanie dobrego imienia naszej ojczyzny. Święty Jan Paweł II podkreślał, że Europa potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Europy. Właśnie takiej Unii Europejskiej pragnę i o taką zabiegam. Unii, która będzie wspólnotą solidarnych i suwerennych państw, w której głos każdego państwa członkowskiego będzie równie ważny. Dlatego w mojej codziennej pracy w Parlamencie Europejskim prezentuję polski punkt widzenia, a także dbam, aby nasze narodowe interesy nie były pomijane podczas unijnych debat. Jako członek Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia zabiegam o rozwiązania, które pomagają paniom łączyć życie rodzinne z pracą zawodową, doceniając ich wkład w budowanie silnego i zdrowego społeczeństwa. Jestem przekonana, że musimy inwestować w rodzinę i wykorzystywać w pełni jej potencjał. To właśnie tradycyjna rodzina jest najlepszym miejscem dla rozwoju człowieka i fundamentem silnego i spójnego społeczeństwa. Natomiast w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego zabiegam o bardzo ważne dla polskiej gospodarki interesy. Szukam realnych rozwiązań, które nie będą ograniczać państw członkowskich w wykorzystywaniu zasobów energetycznych. Węgiel zapewnia nam bezpieczeństwo i niezależność energetyczną, dlatego powinniśmy zachować możliwość dalszej jego eksploatacji, bo to leży w naszym narodowym interesie. Jednocześnie wspieram starania o pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwój nowoczesnych technologii węglowych oraz odnawialnych źródeł energii, które wpływają na poprawę jakości powietrza. Jestem świadoma, Szanowni Państwo, że przyszłość należy do młodych. Wiem też, jak cenne jest zdobywanie nowych doświadczeń. Dlatego moje biuro w Brukseli organizuje staże dla studentów z województwa śląskiego. Cieszę się, że na moje zaproszenie Brukselę i Strasburg odwiedziło już blisko 300 osób z województwa śląskiego, uczniów, wolontariuszy, młodych sportowców, społeczników oraz utalentowanych młodych artystów, którzy mieli okazję odwiedzić Parlament Europejski oraz poznać zasady jego funkcjonowania. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za okazane mi do tej pory wsparcie i wyrazy życzliwości. Są one dla mnie niezwykle cennym potwierdzeniem słuszności moich działań na forum europejskim. Zapewniam, że zawsze będę stała po stronie polskiej racji stanu. Z serdecznymi, świątecznymi i noworocznymi pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego na nowy 2018 rok. Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże!